Przez kilka lat swe spożywcze potrzeby klienci domu handlowego Maxim zaspokajali w delikatesach Bomi. Finansowe kłopoty ich właściciela sprawiły, że tę rolę wziął na siebie kolejny sklep sieci Biedronka. Zanim jednak we wtorek stanął on frontem do Legionowian, przez wiele tygodni panowało tam żywnościowe bezkrólewie. Proces otwierania nowej placówki jest dosyć złożony. To nie jest taka prosta sprawa. Rozmowy z potencjalnymi najemcami trwały dużo wcześniej, od pierwszych sygnałów, jak Bomi zaczęło mieć problemy. Po zamknięciu Bomi podjęto jedynie kroki zmierzające do zainstalowania w Maximie ustalonego wcześniej partnera handlowego. To jest procedura, pozwolenie i tak dalej. To są terminy, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, plus ewentualny remont. To powoduje, że ta przerwa zamyka się 3-4 miesiącami. Nie spowodowana poszukiwaniem, a faktycznym wprowadzeniem nowego najemcy. Ale to już historia. Fakty są takie, że we wtorek pod skrzydła 4 w Legionowie Biedronki klienci garnęli się bardzo chętnie. Może nie aż tak jak łodzianie szturmujący ongiś jej 2000 sklep, ale personel placówki z pewnością nie narzekał na nudę. Pod kasy raz po raz podjeżdżały kosze pełne produktów, nie zawsze zresztą przeznaczonych do spożycia. Krótko mówiąc, komercyjny sukces. A jak ten najemca był potrzebny, to pokazały wczorajsze tłumy i dopiero wtedy było widać, jakie jest duże zapotrzebowanie na tego typu placówkę. Cieszą się więc właściciele Maxima, cieszą się też łaknący promocji legionowianie. Miny zrzedły tylko kolejnym właścicielom małych osiedlowych sklepików. Oni rywalizację z niewielkim owadem w czarne kropki widzą naprawdę czarno.